Cześć, jest dzisiaj z nami Sony Xperia 1 Mark III. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak tego telefonu używało mi się przez ostatnie dwa tygodnie, zapraszam do oglądania. Teścik tego telefonu już wisi na ideatechnologie.com. Tam jest długo, bo jest tutaj o czym pisać, w związku z czym postaram się ten film jakoś tak maksymalnie skondensować, żebyście nie musieli się ze mną strasznie męczyć. Cena na początek 5800 bez złotówki, czyli tanio nie jest. Dla wielu użytkowników to będzie cena z kosmosu, ale też jestem przekonany, że jest grupa osób, które 5800 bez złotówki za ten telefon zapłacą i będą z tego telefonu zadowolone. No, może nie do końca w każdym aspekcie, dlatego że tutaj nie może być inaczej i mamy topowy procesor Snapdragon 888. No, do takiego telefonu Sony nie miało wyjścia i musiało wpakować najlepszy procesor na rynku, najlepszy w cudzysłowie, bo moim zdaniem ten procesor nie jest zbyt udany. No ale o tym wszystkim powiem za chwileczkę. Zaczynamy od pudełka, szybciutko, bo w pudełku wiele nie ma, oprócz telefonu. Nie mamy żadnych słuchawek, albo przynajmniej ja tutaj nic nie mam. Tu jest kabelek, a tutaj jest ładowarka i ona jest 30-watowa. W związku z czym ten telefon tą ładowarką jesteśmy w stanie naładować dosyć szybko. To jest 50% w jakieś pół godziny, może niecałe, a 100% w godzinę, troszeczkę ponad godzinę. Zaczynamy od budowy. Tutaj Sony pokazuje cały swój konserwatyzm, który mi osobiście bardzo odpowiada. To znaczy żadnych noczy, żadnych tego typu wynalazków, żadnych dziur w ekranie, tylko proporcje 21:9, czyli kinowe, idealne do oglądania filmów, wypełnia wtedy film cały ekran, nic nie mamy po bokach. No i mamy nad i pod ekranem większe przestrzenie, które takie strasznie duże nie są moim zdaniem. I one są spokojnie do zaakceptowania, mi to zupełnie w niczym nie przeszkadza, a przynajmniej one są sensownie wykorzystane, dlatego że tutaj na górze mamy kamerkę do selfie, no i mamy głośniki stereo i tutaj na dole, i tutaj na górze. Za chwileczkę pokażę, jak one grają, a grają fantastycznie. No i ten telefon przez to, że ma te proporcje 21:9, doskonale trzyma się w łapie. On jest wielki, on jest gigantyczny, a mimo wszystko bardzo fajnie się go obsługuje jedną ręką. Bardzo mi się to podoba. Jakość wykonania, jakość materiałów też jest absolutnie bez zarzutu, dlatego że tak, z przodu mamy Gorilla Glass Victus, z tyłu Gorilla Glass 6, a rama oczywiście jest aluminiowa, czyli bidy nie ma, nędzy nie ma, wszystko jest tip-top i tak jak być powinno. Złącza. Tutaj na dole mamy tylko USB-C i głośnik do tłumienia szumów, natomiast głośnik do odtwarzania dźwięku mamy tutaj, jeden taki duży, szeroki. I tutaj jest drugi. No i to wszystko na tych głośnikach gra doskonale. Już pokażę, już puszczę. Wiem, że krzyczycie, że to bez sensu, żebym puszczał, ale ja i tak będę puszczał. O, proszę bardzo. Ciężko to przytłumić. Tak to brzmi i naprawdę na głośnikach zewnętrznych fantastycznie moim zdaniem, spokojnie filmy jeszcze na tym wielkim ekranie można oglądać bez najmniejszego problemu, natomiast na słuchawkach, jak to grano na słuchawkach, to już jest potęga. Jak dla mnie to jest czołówka telefonów pod względem odtwarzania muzyki. Jest oczywiście wejście mini jack na słuchawki, a jak old school, stara, dobra szkoła, jak ktoś ma fajne słuchawki, to on je sobie tutaj podłączy, a w ustawieniach już pokazuje. Mamy mnóstwo tych ustawień, jest oczywiście Dolby Atmos, jest jakieś 360 Spatial Sound, czyli taki dźwięk przestrzenny, jest DSEE poprawiające jakość dźwięku, jest nawet inteligentny filtr przeciwwietrzny, więc no, naprawdę pod względem dźwiękowym ten telefon jest boski. Jedziemy dalej. Tutaj na prawą krawędź się przemieszczamy i tutaj mamy, zobaczcie, cztery aż rzeczy, a one są tak fajnie umieszczone, że wszystko jesteśmy w stanie obsłużyć kciukiem i naprawdę bardzo to jest ok. Tak, tutaj na dole mamy fizyczny spust migawki i on wbrew pozorom służy naprawdę do robienia zdjęć, później to wszystko pokażę, ale no po prostu niektórych trybów, robienie zdjęć w niektórych trybach wymaga użycia dokładnie tego spustu fizycznego migawki. No jak tak trzymacie, no bo w ten sposób robicie zdjęcia, no to to jest idealnie wtedy pod kciukiem. Tutaj mamy
przycisk do asystenta Google'a i to jest tak, to jest fajne, bo to jest wypukłe, a to jest wklęsłe, w zasadzie niczemu nie przeszkadza i można zapomnieć o tym przycisku, przynajmniej ja o nim zapominam. Później dalej mamy przycisk do włączania i wyłączania telefonu, który jest integrowany z czytnikiem linii papilarnych. On też jest wklęsły, wystarczy lekko przyłożyć palec, natomiast ta animacja jest troszeczkę moim zdaniem przydługa, można by to jakoś skrócić, bo zobaczcie, o, palec przytykam i dopiero po chwili to się wybudza. No a na pewno w opcjach, w ustawieniach, w opcjach programistycznych można sobie tam przyciąć tą animację tak, żeby to było szybsze, jak komuś to przeszkadza. No i tutaj na górze mamy przycisk do regulacji głośności. Sony tradycyjnie nie stosuje wybudzania, odblokowywania telefonu twarzą. Nie wiem dlaczego, podejrzewam ze względów bezpieczeństwa, pewnie tutaj, znaczy pewnie, tutaj nie ma po prostu żadnego mapowania 3D, tylko jest zwykła kamerka, więc pewnie uznali, że to mogło być niebezpieczne. Ja żałuję, bo ja lubię odblokowywanie twarzą, jest jak dla mnie wygodne. No, tutaj tego cudu nie będzie. Tutaj jest, tak jak już pokazywałem, wejście mini jack na słuchawki, a tutaj jest hybrydowy slot na dwie karty SIM, z których jedną można zastąpić kartą pamięci i oczywiście tradycyjnie nie musimy mieć żadnej szpileczki, wystarczy podważenie kciukiem. O! I ten slocik sobie spokojnie wysuwamy. I w dodatku wysunięcie tego slotu nie restartuje nam telefonu. Dawniej w telefonach Sony tak było i to mnie strasznie wkurzało. Teraz już tak nie jest. No i jeszcze jedna istotna rzecz. Telefon pomimo bogactwa tych wszystkich portów, otworów i tak dalej jest wodo- i pyłoodporny, czyli spełnia normy IP65-68, czyli do pół godziny spokojnie można go zanurzyć w wodzie. No i do tego ten telefon wcale nie jest ciężki. Waga to jedynie 186 gramów. Przechodzimy do przodu. Ekran przekątna 6,5 cala OLEDowy. Proporcje 21:9, tak jak już mówiłem. No i rozdzielczość 4K, czyli 643 ppi. Na szczęście można ustawić opcję taką, że nie 4K cały czas, tylko to 4K się włącza do wybranych aplikacji, no i dzięki temu bateria troszeczkę mniej cierpi. Częstotliwość odświeżania 60 albo 120 Hz, no i tutaj tak samo, ja na początku mężnie chciałem 120, ale później obniżyłem do 60, w niczym mi to nie przeszkadza, a dzięki temu też czas pracy na baterii był zdecydowanie dłuższy. O tym wszystkim jeszcze za chwilę będę mówił. W ustawieniach co możemy zrobić? Jest tego trochę, jest ustawienia jakości obrazu, jest typ twórcy, typ standardowy, z automatycznym tutaj wyborem, jest ulepszenie obrazu wideo, więc to jest balans bieli, tutaj też można mnóstwo rzeczy sobie ustawiać. No i tutaj jest odświeżanie właśnie 60 albo 120, ja mam 60. Obraz w tym telefonie jest doskonały, to znaczy jest fajna jasność minimalna, jasność maksymalna też jest bardzo dobra, kąty widzenia są doskonałe, absolutnie na nic nie będę narzekał, na dworze, w pełnym słońcu, bardzo wygodnie mi się z tego telefonu korzystało, jak robiłem zdjęcia, też po zrobieniu zdjęcia mogłem je ocenić, wszystko tutaj w tym wyświetlaczu widziałem, nie musiałem szukać żadnego cienia. Z rzeczy innych jest dioda powiadomień, której w tym momencie widać nie będzie, ale ona jest o, tutaj gdzieś w tym momencie. No i świeci się, jak mamy jakieś powiadomienie. Jest tak samo Always on Display, które tutaj się nazywa, już sobie muszę przypomnieć, aktywny wyświetlacz. No ale znowu kolejna rzecz, ten aktywny wyświetlacz można sobie ustawić na stałe, ale wtedy... Widzicie, ja nie mam go ustawionego na stałe, bo jak go miałem ustawionego na stałe, no to znowu bateria strasznie szybko mi zjeżdżała, w związku z czym ja ustawiłem sobie tak, że on się uaktywnia w momencie, kiedy ja ten telefon podniosę, wezmę do ręki, to wtedy coś tam widać. No ale tak jak mówię, nie cierpię z tego powodu, ponieważ jest ta dioda powiadomień, więc i tak z daleka widzę, czy muszę podejść do telefonu i go włączyć, żeby zobaczyć, czy coś się, że coś się stało, czy też nic mi nie miga i nie muszę wcale ruszać telefonu. Działanie. Wszystko to, co najmocniejsze w tym momencie na rynku, czyli Snap 888 z obsługą 5G, z układem graficznym Adreno 660, 12 GB RAM-u, 256 pamięci wbudowanej, pamięć UFS 3.1 z tego, co pamiętam. No i tak, z jednej strony najwydajniejszy w tym momencie na rynku procesor, w związku z czym to wszystko śmiga, ale z drugiej strony, jak sobie odpalicie AnTuTu Benchmark, na przykład jeden po drugim, ja tak sobie zrobiłem, to w pierwszym
Wynik w pierwszym Antutu miałem taki wynik, 732 tysiące punktów, ale już w następnym było 657. No i telefon za pierwszym razem był bardzo ciepły, za drugim razem już był mega gorący, czyli tak występuje to zjawisku throttlingu, czy jak to się tam nazywa, czyli obniżania wydajności procesora ze względu na wzrost temperatury. No i ten telefon z jednej strony działa dobrze, ciężko mi cokolwiek tutaj zarzucić, no bo podstawowe wszystkie czynności, właśnie wczytywanie stron i tak dalej, to się dzieje błyskawicznie i tutaj nie mam najmniejszego zastrzeżenia, ale z drugiej strony jak mocniej naciśniecie ten telefon, czyli właśnie będziecie chcieli pograć, jak będziecie robili zdjęcia, a już w szczególności jak będziecie kręcili filmy, no to szybciutko poczujecie, że ten telefon jest naprawdę bardzo, bardzo ciepły i ta wydajność troszeczkę nam spada. Cała reszta w tym telefonie działa doskonale, to znaczy tak, GPS bez najmniejszych zastrzeżeń, jeździłem sporo z tym telefonem, złego słowa nie powiem. Oczywiście jest NFC, w związku z czym albo zapłacicie zbliżeniowo, albo na przykład sparujecie słuchawki albo głośnik. Dzięki NFC Sony w ten sposób działa, więc tutaj też nie ma żadnego problemu. Jest Volte i WO Wi-Fi. Oczywiście to wszystko zależy od waszego operatora, ale taka usługa, znaczy taka możliwość tutaj w tym telefonie jest. I jakość rozmów telefonicznych. To jest ważna rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę, bo z jednej strony do jakości samej rozmów nie mam żadnych zastrzeżeń, wszystko bardzo ładnie słyszę, ale z drugiej strony mam zastrzeżenia do czujnika odpowiedzialnego za wygaszanie ekranu podczas rozmów, dlatego że nie wiem, czy przez tą konstrukcję, że ten telefon jest taki długi, czy ja źle ten telefon trzymałem przy uchu, ale no, w 70-80%, czyli bardzo, bardzo dużo rozmów, na końcu jak kończyłem te rozmowy, to gdzieś miałem coś wciśniętego, nie miałem wygaszonego ekranu, to działało jakoś źle i niby drobnostka, ale mówiąc szczerze, mnie dosyć mocno wkurzała. Szybciutko o oprogramowanie, bo tutaj w zasadzie nie ma specjalnie o czym mówić, jest Android 11, czysty, fajny, chociaż jest kilka gier i programów zainstalowanych, na przykład LinkedIn, który mi jest do niczego niepotrzebny, ja bym go chciał odinstalować, a nie mogę, no więc to jest jakiś tam minusik. No a cała reszta, jak w czystym Androidzie, plus kilka fajnych usprawnień od Sony, na przykład ten pasek boczny, o, gdzie możemy sobie tutaj przypiąć aplikację, albo tutaj możemy sobie też przypiąć aplikację, które chcemy używać podczas dzielenia ekranu, także proszę bardzo, ja tak zawsze miałem i tak to było najczęściej i ja tego używałem, bo tak jak już mówiłem, na tym telefonie bardzo fajnie to dzielenie ekranu wypada, no bo jest ta powierzchnia i to nie jest jakiś tam, wiecie, mały znaczek pocztowy, tylko naprawdę tutaj sobie można coś oglądać, tutaj można sobie coś czytać bardzo komfortowo. Także pod tym względem oprogramowania wszystko jest bardzo fajnie. Jedyny żal, jaki mam do Sony, to taki, że nie ma już niestety galerii do zdjęć, tak jak jest jeszcze szczęśliwie aplikacja do odtwarzania muzyki. Mówiąc szczerze, już coraz mniej potrzebna, bo pewnie większość z Was, większość z nas słucha Spotify'a albo innych aplikacji muzycznych. Tak wolałbym, żeby była galeria Sony, która zawsze była bardzo fajna, a tak to tutaj musimy korzystać ze zdjęć Google'a. Zdjęcia, filmy. Z tyłu 3x12, czyli obiektyw główny ze światłem 1.7, 12 megapikseli, dual pixel PDAF i optyczna stabilizacja obrazu. Teleobiektyw 12-megapikselowy z dwoma ogniskowymi 2.8 i 4.4. I to jest naprawdę coś, co pewnie podnosi koszt tego telefonu, ale za co wielki szacun, dlatego że tak jak mówię, tutaj mamy dwie optyczne wartości przybliżenia i jakość tych zdjęć jest naprawdę bardzo fajna. Jest szeroki kąt też 12-megapikselowy, troszeczkę ciemniejszy, bo 2.2, ale też dual pixel. No i jest mały sensorek głębi 0,3 megapiksela TOF, no to bez sensu, a z przodu selfie kamerka ma 8 megapikseli. No i tutaj skrzywię się, bo chciałbym, żeby miała troszeczkę więcej, żeby te zdjęcia były po prostu fajniejsze. Tak jak już mówiłem, najciekawsza rzecz to jest ten obiektyw tele ze zmienną ogniskową, ale oprócz tego mamy tradycyjnie już chyba dla tych topowych Sony dwie aplikacje do zdjęć i Cinema Pro do robienia filmów. Ta aplikacja jest pewnie taka jak w tych wszystkich Sony Alpha
aparatach fotograficznych do robienia zdjęć i ja, mówiąc szczerze, nie będę udawał, że się na tym znam, bo się na tym nie znam, ale ci, którzy się znają, pewnie docenią, o, w ten sposób powiem. Natomiast to, co na pewno wiem, to, że na przykład 4K 60 fps można nagrywać tylko tutaj, a w tej zwykłej aplikacji, choć tutaj, o, w tej, Foto Pro, jak chcemy nagrać film, to najwyższa rozdzielczość będzie 4K 30 fps. Generalnie ta aplikacja jest nieco przeprojektowana z tego, co pamiętam od ostatniego razu, i ona jest fajna. Tutaj mamy oczywiście wartości, czy szeroki kąt, zwykły, no i te dwie wartości dla optycznego przybliżenia, czyli 2,9 i 4,4. No i to jest fajne. A tutaj, jak wejdziemy sobie tu, no to tak, mamy typ basic, czyli podstawowy, i tutaj jest wszystko tak, jak być powinno w automacie, i ten typ obsługujemy albo stąd, tutaj, o, żeby było widać, albo tym klawiszem, albo tutaj tym przyciskiem. Natomiast każdy inny typ auto, tu jest automatyczny, tu jest program auto, tu jest szybkość migawki, tu jest ekspozycja ręczna, a tutaj są wszystkie ręczne ustawienia. No to już każdy tego typu zastosowany typ będzie wymagał od nas użycia spustu migawki tego dwustopniowego, czyli ostrość najpierw ustawiacie na oko, na przykład jak robicie zdjęcia zwierzętom albo ludziom, no i wtedy naciskacie, także to bardzo fajnie wygląda. No ale tak to tutaj jest. Oprócz tego, co tutaj jeszcze mamy, mamy tutaj zdjęcia z rozmyciem tła, bardzo fajne. I tutaj mamy menu, gdzie ustalamy sobie wszystko, proporcje. To też jest śmieszne, śmieszne, nieśmieszne, że tutaj w tym trybie nagracie filmy w proporcjach 4:3 bodajże, a 21 do 9 filmy nagracie tylko w trybie profesjonalnym, czyli w tej drugiej aplikacji. Tutaj jest jeszcze zwolnione tempo, autoportret, zdjęcia panoramiczne i różne efekty. To tak to wszystko wygląda, natomiast zdjęcia. No więc tak. Zdjęcia są bardzo fajne, bardzo ładne, mega szczegółowe, podobają mi się bardzo, ale zastrzeżenie, jakie mam, no bo jakieś tam zastrzeżenia trzeba mieć, jest takie, że na przykład bardzo często, o, zobaczcie, miałem tutaj przepalone niebo. Znaczy, w zasadzie tego nieba nie miałem, tylko miałem gdzieś jakąś tam białą plamę. No i chciałbym, żeby to wyglądało troszeczkę lepiej. Tutaj już będzie trochę lepiej, ale cały czas jakoś tak mi nie pasowało jak na tego typu telefon, chociaż w innych ujęciach będzie już ładniej. No więc czasami jest dobrze, a czasami jest niedobrze. To jest jedna rzecz. Rozmycie tła naturalne jest bardzo fajne i to mi się bardzo podoba. Zobaczcie, no, tutaj wyglądają zdjęcia fajnie, chociaż tutaj ostrość jest jakaś taka niespecjalna. Tu będzie lepiej. O. Szczegółowość doskonała, zobaczcie, jakaś fajna ćma albo motyl, nie mam zielonego pojęcia, ale z bliska też ładnie wygląda. Nie mamy tutaj dedykowanego aparatu do makro i ja absolutnie nie żałuję. No a ta rozpiętość tonalna na przykład tutaj wypada całkiem godnie, to znaczy jest i ładne niebo, i trochę w cieniu, i trochę w słońcu, i wszystko to ładnie widać, więc tak jak mówię, to jest troszeczkę nierówne. Selfie mogło być lepsze i to nie dlatego, że ja wyglądam tak, jak wyglądam, tylko te 8 megapikseli skutkuje tym, że później, o, ta szczegółowość jest taka, no, niespecjalna, tak? Ja bym chciał, żeby jednak w takim telefonie ta szczegółowość była zdecydowanie lepsza. Można te zdjęcia później ładnie sobie podciągnąć w aplikacji, no bo tak wygląda, zobaczcie, kotek, fajne rozmycie tła, naturalne, tutaj szczegółowość jest ok. No, ale jak poprawimy sobie zdjęcie, no to będziemy je mieli w stylu trochę chińskich telefonów, ale czasami wygląda to lepiej. A tak, tutaj bardzo naturalnie, w zasadzie tak jak to widzi nasze oko. Zobaczcie, jak ładnie wygląda naturalne rozmycie tła. Też ciężko tutaj na cokolwiek narzekać. Jeszcze pokażę Wam, o, zdjęcia, bo to też jest ważne, z szerokiego kąta i z tego głównego obiektywu. I zobaczcie, kolorystyka tych zdjęć jest prawie taka sama. Bardzo często jest tak, że te zdjęcia z szerokiego kąta w innych aparatach są, no,
nie tylko gorszej jakości, ale po prostu ciemniejsze. Tutaj wszystko ładnie jest przytrzymane. Wszystkie kolorki są takie same jak o, tutaj na zdjęciu z głównego obiektywu. Więc tutaj Sony naprawdę popracowało i to mi się bardzo podoba. Jeszcze raz rozmycie tła. No, więc generalnie nie narzekam. Nie ma trybu nocnego dedykowanego, jest tylko tryb automatyczny. W związku z czym on jest taki, mógłby być lepszy moim zdaniem, jednak te telefony z dedykowanym trybem nocnym, no to potrafią zrobić to zdjęcie bardziej jasne, a tutaj jest tak sobie, no ale też z drugiej strony nie ma jakiegoś strasznego dramatu, no tyle tylko, że w zestawieniu za taką cenę, no to mogłoby być troszeczkę lepiej. No i ta ostrość łapana na oko, tutaj, chodź tutaj kocie, no to zobaczcie, kot się ruszał, ziewał, jest ostro, jest ładnie, tutaj akurat światła nie było dużo, bo to jest pomieszczenie. No, ale pod względem zdjęciowym zdjęć tych z automatu jestem jak najbardziej zadowolony. No a jak ktoś będzie się chciał bawić w te ustawienia ręczne, no to w ogóle na pewno wyciśnie z tego telefonu ostatnie soki i w żadnym innym telefonie tego typu ustawień nie będzie. Filmy, ok, dobra stabilizacja, ładnie zbierany głos. Tutaj nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń, oprócz tego, że podczas kręcenia filmów ten telefon dosyć szybko, dosyć mocno się nagrzewa. To jest Full HD 30 klatek na sekundę i tutaj tak łatwo nie będzie wbrew pozorom, dlatego że jak nagrywamy sobie film, oczywiście możemy też nagrać go w 4K 30 fpsach na tej kamerze, no bo na tej następnej profesjonalnej jest też 4K 60 fpsów, to tutaj możemy sobie przyzoomować tylko z głównego obiektywu 3 razy i nic więcej. I tak jak rozumiem, jest to zoom tylko i wyłącznie z głównego obiektywu. Natomiast oczywiście mamy też obiektyw tele, na który musimy się przełączyć, pauzując to nagranie albo je zatrzymując po prostu. O, i przeskakując na obiektyw tele, w tym momencie jest ta wartość 2,9 i tutaj możemy się przybliżyć do 8,8. Przejdę się dwa kroki, żeby zobaczyć, jak wygląda stabilizacja. O, a teraz jesteśmy na tym obiektywie z wartością 4,4. Strasznie to skomplikowane. Tutaj możemy się przybliżyć do 12,5 razy. Jak to widać, nie najgorzej, moim zdaniem. No i oczywiście jest też nagranie z szerokiego kąta, to już jest stabilizowane o wiele lepiej niż tamto, chociaż, bo tam chociaż jest optyczny zoom, no to rozumiem, że z taką wartością ciężko jakkolwiek to przystabilizować. Dzień dobry, a to jeszcze ja. I byłoby na tyle tego nagrywania. Można sobie pstryknąć zdjęcie. Natomiast słabe jest raczej to, że z przodu można nagrać tylko Full HD, a nie ma 4K. To było na tyle, ja znikam. Co nam jeszcze zostało? Bateria. Sony się postarało, 4,5 tysiąca mAh, no ale niestety
postarało się z każdej strony, postarało się też o ten procesor. No i tak, z tym procesorem przy włączonym wyższym odświeżaniu i aktywnym wyświetlaczu, czyli Always On Display, ten telefon musiałem ładować albo wieczorem, albo następnego dnia szybko rano. W związku z czym dosyć szybko zmniejszyłem sobie odświeżanie do 60 Hz, to w ogóle mnie nie boli. Aktywny wyświetlacz, czyli Always On Display, też sobie ustawiłem inaczej, o właśnie tak, żeby mi się pojawiało od czasu do czasu, wtedy jak ruszę telefonem, a nie świeciło się cały czas. Korzystam z tej diody, dzięki temu widzę, że coś jest, że mam jakieś powiadomienie. No i przy takich ustawieniach ten telefon wytrzymywał mi 1,5 dnia. Szału nie ma, no ale już jest lepiej. Natomiast tak jak mówię, no ten procesor tutaj wyciska z tego telefonu naprawdę ostatnie soki. Na pocieszenie mamy tak, ładowanie indukcyjne 15-watowe i jest, tak jak już mówiłem, 30-watowe ładowanie tą ładowarką z zestawu, czyli godzinka, troszeczkę mniej, troszeczkę więcej w zależności, i ten telefon macie naładowany. Czyli, co ja sobie sądzę o tym telefonie? Telefon jest drogi, ale nie wszystkie telefony muszą być tanie. Ten jest przeznaczony dla wąskiej, moim zdaniem, grupy klientów, czyli dla osób nastawionych na zdjęcia i to bardziej takie profesjonalne niż amatorskie. I te osoby, wydaje mi się, że są w stanie zapłacić za ten telefon tyle pieniędzy i ja je doskonale rozumiem. Jedyny minus, jaki widzę, no to jest jednak niestety ten procek Snap 888. Gdyby tutaj był jakiś inny, byłoby moim zdaniem dużo lepiej. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć!